Moi drodzy, byliśmy już razem w Miltenberg, Koszem, średniowiecznych miastach dobrze zachowanych. I tym razem mamy górę i miasto otoczone murami obronnymi. Jest i brama, przez którą nawet przejeżdżają samochody lokalnych mieszkańców, a nawet ten brudny Mercedes. My samochód pozostawiliśmy przed murami na wielkim parkingu dla turystów. No i wchodzimy do środka, podziwiać dobrze zachowane mury, plątaninę wąskich uliczek, ale wszystko oglądamy tylko dlatego, że w 1631 roku podczas wojny 30-letniej katolicki generał Tilly, który zajął miasto, całkowicie go nie spalił, ponieważ zrozpaczeni mieszkańcy w zamian za ocalenie podarowali generałowi 3-litrowy baniak wypełniony jednym z najwyborniejszych win. Generał przyjął dar i obiecał oszczędzić miasto pod warunkiem, że znajdzie się śmiałek, który odpróżni dzban jednym duszkiem. A to zadanie wykonał sam burmistrz. Generał dotrzymał obietnicy i pozostawił miasto nietknięte. Nawet najstarsi mieszkańcy nie wiedzą, czy opowieść jest prawdziwa. Ale na cześć dzielnych przodków obchodzą co roku święto ratowania miasta, podczas którego piją wino ku pamięci bohaterskiego burmistrza Rotenburga. Tak, moi drodzy, jesteśmy w Rotenburg ob der Tauber, bajecznym miasteczku w północnej Bawarii. Miasteczku niewielkim, przez które przebiega romantyczny szlak uważany za najpiękniejszą trasę turystyczną w Niemczech. A Rotenburg jest ponoć najpiękniejszym miastem na szlaku. Rotenburg posiada 40 wież i 6 bram, otoczonych murami obronnymi, po których można spacerować i podziwiać miasto. A panoramę z murów pokażemy na końcu naszej wycieczki, przy pięknym zachodzie słońca. Ale ludzie, słyszeliście? Tutaj jest Biergarten, a Anna mówi do mnie, że najpierw do pracy. No. Erstmal Arbeit und dann Biergarten. Ich habe noch nicht gearbeitet. Wybierając się do Rotenburga, pamiętajcie, że waszym celem na mapie jest Rotenburg ab der Tauber. Niby oczywiste, ale podobno wielu turystów miewało już z tym problem, ponieważ rodzina von Rotenburg założyła jeszcze 6 miast, które po dziś dzień noszą nazwę Rotenburg. 4 z nich znajdują się w Niemczech, jedno w Szwajcarii, a jedno w Polsce. Ten w Polsce nazywa się dziś Czerwieńsk, ale dawniej był to Rotenburg nad Odrą. Rozpoczynamy naszą wędrówkę idąc dość długą ulicą, z nadzieją, że dotrzemy do ratusza. W międzyczasie podziwiamy stare zabudowania. No i znowu tego brudnego Mercedesa. Aną. Jedziemy główną ulicą. Nie znamy miasta. Anna, kennst du diese Stadt oder nicht? Ich kenne das Wasser Rotenburg. Ah, du kennst du nur Name dieser Stadt. Ja, ich. Aber warst du hier einmal? Ja. In Rotenburg warst du?
O, ty bestia! Vor 20 Jahren! Vor 20 Jahren, das war schon lange hier und ich war im Winter. Im Sommer war ich nicht hier. Weihnachten war ja, im Winter? Ja, Weihnachten war ich hier. Und wo war? Auf Hauptstraße? Oder? Ja, überall Hauptstraße. Diese Straße, wir gehen in Hauptstraße und ja, hier. Ja, genau. War Thomas Pajonka. Ja, każdy. Ona zobaczyła tam po prostu dekoracje i już sobie leci. No. Zobaczmy, jakie dekoracje po prostu zobaczyła, bo to niemożliwa kobieta. No. Tam mury ją nie interesują, miasto ją nie interesuje. Interesuje, bo to jest potrzebne. O, smatrycie. No to coś chyba dla mnie na piwuszu. Dotarliśmy już do kolejnej bramy, a za nią jest das Blindlein. To miejsce odnosi się do dwóch majestatycznych wież, jak i żółtej wońskiej kamieniczki. Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrazu planum, czyli coś płaskiego. Piękne to miejsce, nieprawdaż? I najczęściej fotografowane i wystawiane na Instagramie. Zmierzając dalej, nie możemy przejść obojętnie obok witryn sklepowych, jak i nie zobaczyć błękitnych tarasów, które kryją się za wąskim przejściem.
Za tym kościołem znajduje się średniowieczne muzeum kryminalne, które posiada kolekcję eksponatów obrazujących ponad tysiącletnią historię europejskiego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza z średniowiecza. Nun ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben hier in der Stadt eigene Gesetze, also Statuten werden sehr genannt. Und man muss sich ja standesgemäß verhalten, weil sonst landest du ganz schnell an dem Pranger. Ich habe ja schon gesagt, wir haben einen Richterplatz, aber der Henker, der hat nicht jeden Tag jemanden hinzurichten. Aber Prangerstrafen, die gibt es ja öfter. Zum Beispiel letztens, da habe ich schon gedacht, da lebe ich mit dem Bäcker, dass der mir vielleicht im Ofen ein bisschen günstiger für die Hochzeit macht. Und fast wäre er in der Bäckerkarte gelandet. Zum Glück ist das nicht passiert. Aber letztens ein anderer Bäcker war da drin. Wissen Sie, bei uns ist es so, wenn er die Brötchen zu klein bäckt, kann er halt eben zu günstig verkauft, dann kommt er in diesen Bäcker und dann ist er halt quasi da. Tak oto dotarliśmy do Marktplatz, serca miasta. To tutaj mieszkańcy świętują cudowne ocalenie przy renesansowym ratuszu z wieżą i tym białym domeczku, który jest tawerną rajców. Na tej tawernie wychodzą kukiełki i odgrywają scenę uratowania miasta. Zostawiamy na chwilę ratusz, bo przed nami do zobaczenia jeszcze spora część miasta. Czekają na nas jeszcze tarasy, bramy i katedra. Jeszcze zapomniałem dodać mury obronne miasta. Ja wywardo. Film rozpoczynaliśmy, jest tam ta duża wieża. Ja myślałem, że Rotenburg to małe miasto, a żeśmy tak przeszli dookoła i to jeszcze po prostu chyba się nie kończy, bo to jest 1/4 miasta z tego, co przeszliśmy. Miała być wycieczka na 2 godziny maksymalnie. Cochem był bardzo małym miasteczkiem. My mamy gdzieś 16:00 i będziemy musieli przyspieszyć naszego tempa, żeby jak najwięcej zobaczyć, chociaż obejść to miasto dookoła tymi murami z ładnym widokiem.
Anna. Ja? Hast du sehen, viele, viele in Rotenburg. Und was jetzt kannst du Erklärung? Was unser Gelehrten? Was viele, du? Viele alte Gebäude, ganz viele. Alte Stadtmauer, ganz lange, 4 Kilometer lang. Viele schöne Straßen, Fontänen. Und für dich gefällt nur Geschäft mit Postkarte? Nein, überhaupt nicht, das stimmt nicht. Mir gefällt die ganze Altstadt, ist alles schön. Es ist noch so viel zu gucken, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mi się wydaje, że teraz jesteśmy tutaj koło tego kościoła, do którego teraz wejdziemy. A to jest katedra. Katedra świętego Jakuba z XIV wieku była budowana ponad 100 lat. Została zaprojektowana tak, by stać się kolejną bramą w mieście. Ciekawy jest również fakt, że dwie wieże kościoła różnią się wysokością o prawie 2 metry. Chętnie odwiedzana jest przez pielgrzymów na drodze do Santiago de Compostela. Słońce już zachodzi, a nam udało się przebić na koniec miasta. Teraz pozostało nam wejście na mury obronne, zobaczyć panoramę miasta i szybkim krokiem wrócić do punktu, gdzie pozostawiliśmy samochód. Thank you.
No dobra. Pana pójdzie pierwsza. Jak przeżyje, to pójdziemy za nią. Anna? Ło! Te schody to są na niepełną moją wielkość, więc schodzenie jest ciężkie. In Englisch. Ich verstehe. Deutsch. Ich verstehe nur Deutsch, Deutsch. Oder Polnisch. Oder Polnisch. Oder Russisch. Okay, danke, danke schön. Schönen Tag noch. Anna, wir fahren nach Hause. Ja, ja. Servus. Wie viel wird das kostet nach Miltenberg? Nach Nürnberg? Nach Miltenberg. Nach Miltenberg. Naja, dort gebe ich euch Standardtarif. 1,95 Euro den Kilometer. Okay, danke. Ciao, bis dann. Ciao. Na sam koniec do naszego plecaka powędrują schneeballen, śnieżne kule, które są lokalnym słodkim specjałem Rotenburga. Zachęcam również do subskrypcji, jak i również do pozostawienia komentarza. Uwaga! Dla 10 osób, które odgadną, do jakiego następnego miasta się wybierzemy, wyślemy stamtąd pocztówki. Piszcie w komentarzu. Thank you.
No i tak wychodzimy. Dzisiaj z Rotenburga. Moim zdaniem to było najlepsze miasto, w którym byliśmy. Jest urokliwe. Średniowieczne miasto, otoczone murami. Bardzo romantyczne. Wrócimy tutaj jeszcze na pewno, jak spadnie śnieg. Będzie na pewno jarmark bożonarodzeniowy. Postaramy się wziąć wtedy hotel. A teraz wracamy do domu. Mamy jakieś 150 km. Już jest późny wrzesień. Za 2 tygodnie mamy październik. Dni są coraz krótsze. I to ostatni był dzień takiego ciepłego lata.